Cześć. Czujecie? Idzie wiosna. A to oznacza wiosenne porządki. Ja nie będę wam tutaj mówiła o myciu okien czy podłóg, tym bardziej, że nie jestem w tym specjalistą, ale jest kilka takich obszarów, które warto również na wiosnę uporządkować. I o tym właśnie nowa seria na moim kanale. Zapraszam. Jednym z obszarów, którym moim zdaniem warto się zająć, jest kuchnia. Na początek weźmiemy na tapetę lodówkę. Bardzo lubię wiosnę, między innymi dlatego, że wreszcie będzie można zmniejszyć ilość mrożonek, a zwiększyć zdecydowanie ilość świeżych, przede wszystkim warzyw, w naszej lodówce i w naszej diecie. Dlatego postanowiłam troszeczkę odświeżyć swoją lodówkę i podzielę się tym pomysłem z wami, bo może wy również dojdziecie do wniosku, że warto coś takiego zastosować u siebie. Żeby te porządki rzeczywiście były widoczne, poszłam do IKEA i kupiłam pudełka. Na początku porwałam się i chciałam kupić pudełka szklane, żeby nie używać plastiku, ale powiem wam szczerze, że graniczy to z cudem. Dlatego zdecydowałam się jednak na takie plastikowe pudełka. Żywność nie będzie tam jakoś długo zalegać i będzie raczej jeszcze przechowywana w czymś więcej, więc nie powinien to być problem. Niestety moja lodówka nie jest dopasowana do rozmiarów pudełek z IKEA, ale troszeczkę pokombinowałam. Mam ich tu sporo i mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Plan jest taki, żeby troszkę bardziej posegregować jedzenie i też stworzyć takie miejsce na świeże warzywa, szczególnie te zielone, takie jak sałaty czy jakaś zielenina, które mogą na przykład nawet w wodzie dłużej stać w lodówce i nie będą tak szybko więdły i będą dłużej świeże. Jeśli chodzi o ułożenie produktów w lodówce, to w wielu miejscach znajdziecie informację, że na górze warto trzymać nabiał, dlatego że tam jest temperatura wyższa i nabiał nie potrzebuje takiej niskiej temperatury. Natomiast jak idziemy w stronę w dół, to zdecydowanie na samym dole najlepsze jest miejsce na mięso i ja tego akurat się trzymam. Natomiast w szufladzie, która często w lodówkach jest na samym dole do przechowywania warzyw, temperatura jest najwyższa, nawet około 10 stopni i to rzeczywiście jest bardzo dobre miejsce właśnie na warzywa. Natomiast ten podział też nie jest taki bardzo sztywny, tym bardziej, że w wielu lodówkach można teraz już sobie ustawiać temperaturę, jaką chcemy mieć wewnątrz. Pamiętajcie też, że na drzwiach lodówki zdecydowanie jest najcieplej, więc warto tam trzymać takie produkty, które nie potrzebują bardzo niskich temperatur. Okej, to ja zaczynam od dokładnego wyczyszczenia lodówki najpierw, żeby rzeczywiście to były prawdziwe wiosenne porządki. Potem to wszystko posegregujemy, poukładamy, pokażę wam co, jak i dlaczego. I mam nadzieję, że efekt końcowy wam się spodoba. Zaczynamy. Lodówka już posprzątana, półki są w większości puste. Zostawiłam zdjęcia z boku lodówki, które są takimi naszymi motywatorami, żebyśmy za często jej nie otwierali. Na pierwszą półkę wędruje nabiał, głównie dla mojego męża i syna, także trochę owczego sera dla mnie, oraz jajka, których zawsze mamy zapas. Natomiast w pudełku obok znalazły się pierogi, ponieważ mój mąż czasami lubi sobie coś kupić od święta. O dziwo mają bardzo dobry skład. Na drugiej półce, którą można wysuwać, trzymam luzem różne słoiki. Smalec, masło klarowane, orzechy, jeśli jest miejsce, domowe wyroby, a w kubku jest mój naturalny prebiotyk, czyli woda z kiszonych ogórków. Na trzecią półkę wędruje ukiszona przez mojego tatę kapusta, a także pudełko mięsne, czyli ekologiczne wyroby i kurczak z wolnego wybiegu. Mam też miejsce na przygotowane wcześniej potrawy, czyli w tym wypadku domowy bigos. Niestety szuflada ostatnio mi pękła i był problem z jej wysuwaniem, dlatego postanowiłam ściągnąć najniższą półkę i właśnie w ten sposób włożyć warzywa. Dzięki temu również sałata, którą mam w doniczce, może być włożona do mniejszego pojemnika i podlewana. A uwierzcie mi, idzie lato i na pewno będziemy potrzebować zdecydowanie więcej miejsca na pyszne, świeże warzywa. Na drzwiach mam oczywiście jeszcze więcej jajek, a także produkty, które nie wymagają takiego mocnego schłodzenia. Polecam wam musztardę Dijon, bo zazwyczaj do niej niedodawany jest cukier. Mam miejsce na domowy majonez, ketchup, zakwas na chleb, suplementy, probiotyki, olej lniany, który powinien być w lodówce, a także domowe mleko kokosowe, które mi się właśnie skończyło.
ja jestem z moich porządków w lodówce bardzo zadowolona. Jeszcze bardziej cieszę się na to, że niedługo będę mogła tam włożyć jeszcze więcej pysznych, świeżych warzyw. Pamiętajcie, że warzywa powinny naprawdę stanowić podstawę naszej diety i na wiosnę i w lecie zdecydowanie warto sięgać po takie prosto z grządki, jak macie możliwość. A jeżeli nie, to przynajmniej zaopatrzcie się w nie na dobrym bazarku. Moja lodówka jest już odświeżona. Dajcie znać, jak tam wasze. Zapraszam was do kolejnych filmów z serii Wiosenne Porządki i do zobaczenia!